Marcin mnie z domu pogonił, a ja jeszcze taka mokra łóżka jest. Wywozi ją do lasu. Do lasu mnie wywozi. Ona nazwała mnie w poprzednim filmie Maćkiem. Patrzcie, a i Marcin, a nie Maciek. No. Ale ktoś dobrze zauważył. Ale tak, i z kafę chyba dobrze zauważyłaś. No, no, gratulacje. Tak, a teraz o, ja jeszcze włosy niewysuszone, jeszcze no, włączył mi tutaj klimę, żeby mi dosychały. I jedziemy na zakupy po co, po nowy projekt. Ale nie mówimy wam, kiedy on będzie zaczęty, albo kiedy będzie skończony. Ale możemy bo wiecie, co? Wiecie jak to u nas jest. Nie, nie mów. No bo ty zawsze zaperzasz, czy jak nie zaperzam. Ja mówię, co będę, co mam w planach robić, a że nigdy to nie wychodzi na czas, no cóż, taki nasz urok osobisty. Albo brak. Skromnie jak zwykle. Albo brak uroku osobistego. Nie no, urok osobisty, ja mówię, o wiesz, o, generalnie, no że po tak, prostu u tak. Nas się to wszystko no, zawsze inaczej wychodzi niż planujemy i już, niezłośliwie. Niezłośliwie. No tak, to nam jakoś tak idzie, no. No co idzie? No już idzie przedszkole, nam jakoś. Spieszymy wam powiedzieć, że tak się podjaraliśmy tym nowym przedszkolem, że stwierdziliśmy, że wchodzimy w zielononóżki, leci 100 no jajek lęgowych. I pepla znowuż wygadał. Jaka to jest pepla? No co ja mam mówić? No ale nie zdradzaj wszystkich. Możesz tajemnic. Mówić, ale czym nie możesz się przy okazji zamknąć? Ale możesz powiedzieć, że zamówiliśmy kurki, znaczy nie kurki, tylko jajka lęgowe, ale po co mówisz jakie no? Dobra, to tamtego udajmy, że nie słyszymy. Słuchajcie, jest tak, zamawiliśmy jajka lęgowe w ilości 100. I zamówiliśmy jeszcze inne jajeczka w ilości 30. O, widzisz, a, się nie, ale się nie wygadaliśmy, że to perliczki. O kurde. Zabić go? Zabić gnoja? Ojejcie, nie, nie zabija, no bo kogo bym miała do ciumania, no. Ojejcie, tak, mamy pen. Zamówiliśmy też perliczki, bo nasze już wiecie, są starowinki. One już mają z 2 latka? Ponad chyba nawet. No 2 latka. Ale już wiecie, uważamy, teraz taką rzecz wam powiemy, że uważamy, to już nam mówiono kilka osób, że pewne zwierzaki, perliczki moim naszym zdaniem warto trzymać 2 lata, bo jest niezła nieśność, ale nie dłużej. A może nawet i rok by był lepszy, może 1,5 roku, dlatego że jeszcze macie mięsko pyszne na później na rosołek czy na co tamkolwiek sobie chcecie. Gęsi tak samo, uważamy, że na zimę jest to bardzo kosztowne przetrzymanie zwierzaka, a daje to tylko tyle, że macie starszy drób, ptactwo i jest mniej smaczne. Niestety to są realia. Kury nasze, które są już 2,5-letnie oraz 2-letnie, niosą się już słabo. Niosą się, ale to nie jest to, co było i nie dla nas to jest nieopłacalne ze względu na paszę, ponieważ jedzą tak samo, natomiast po prostu nic nie dają. Przykre realia. Ja też bym chciał, żeby kura u mnie 7 lat, nie wiem, była w zagrodzie i znosiła jajka. I oczywiście ona będzie w zagrodzie i będzie składać jajka. Natomiast będzie tak rzadko, że więcej zje niż to jajko jest warte. No niestety tak jest. Odnośnie perliczek, no wiecie co, pyszny jest rosół z perliczek. Jest bardzo inny. Jest bardzo inny, nie jest tłusty, więc tak. Jeżeli lubicie tłuste rosołki, to dodajcie. Kurczę, ale dziwny, smaczek ale jest naprawdę bardzo dobry. My mieliśmy no, perliczki w ogóle brojlerowe. Czyli takie no, mniej lotne. To dobrze, przynajmniej nam nie uciekały. Teraz znowu wzięliśmy... Ale i super jajka znoszą, żeby to było tak, jasne. Jajeczka, ojejcie, mega. My ostatnio wysłaliśmy no, jakiś czas temu do znajomych jajka i żona, znaczy dziewczyna się pyta, ty zapytaj się, co to były za jajka, bo twarde te skorupki jak kamienie. Naprawdę, co nie? No, no, no. Można nim zabić. Jest specyficzne. Jest specyficzne, ale żółtko. Ojej, duże. No. Ale zresztą to już nie raz, że może się powtarzamy. No.
tak, ale teraz wracając do tematu, zamówiliśmy jajeczka lęgowe właśnie perliczek i ta pani mówiła, że to są jakie te perliczki? Kochanie, znaczy, to będą miksowane kolory, czyli nie będziemy mieli tylko takich szarawo-ciemnych, jak mieliśmy do tej pory, tylko będziemy mieli różne. Ja uważam, że to fajnie, bo będzie kolorowo. A no, perliczki chcemy mieć, zrobimy sobie znowu jakieś statko. Myślę, że samiczki będą wszystkie trzymane właśnie ze względu na jajka, my je naprawdę lubimy. Ale niestety, jak to zwykle, samczyki będą rosołowe. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać z nimi. Fajnie byłoby mieć jajka zapłodnione i takiego jednego samca dowodzącego, ale boimy się, one są stosunkowo agresywne i bardzo, bardzo głośne. I jakby samiczki, jak są same, znacznie lepiej się prowadzą. Tak, jak są same kobiety, to są ciche, to się nie kłócą, tylko faceci zawsze mają coś do powiedzenia. Z gąskami, znaczy z gąskami i gąsiorami, bo to w sumie faceci, oni są identyczni. No i w sumie w życiu tak samo jest. No, mordę droła nic nie robią cały czas. Dokładnie. Co to znaczy dokładnie? A kto dzisiaj wstał z łóżka? No razem. No ja. No razem. No ale to co mówisz, że ja nic nie robię? No nie no, ale wstałeś, jak zaznaczyłeś. O, zamknięte. Cholera. Poważnie, chyba zapomniałem. Bo dzisiaj jest sobota, dzisiaj sobota. No nic, to za późno już 10? Nie, ja od poniedziałku do piątku na sierotę pojechały. A, to nie ma shoppingu. I się nie dowiecie, co chcieliśmy kupić. A się nagadali? Dobra, jedziemy dalej. Gdzie indziej, po coś innego. Inny załatwiać. Shopping. Inny shopping. Dobra, sklep zamknięty był, ale to nic nie szkodzi. Przyjechaliśmy sobie po słomę. Pamiętacie film o trzech polskich przystojniakach? No to jesteśmy u tego samego gospodarza. O, dziewczyny się odezwały z tyłu. Bo za mną wtedy były koniki polskie, a teraz są krówki. Ojoj, nie denerwujcie się. Jak one duże są w porównaniu do jerseyki. Tak, jerseyka jest dużo mniejsza. Jerseyka to jest jak jakiś taki, wiesz... Ale wysior tam, ale wysior, ohoho. No. Coś się tam z tyłu dynda. Tato, tam, to dzwonki. To dzwonki. Ale wysior takie, no, powiem wam, że o, w przybliżeniu, kurde, zobaczcie. Pięknie. No. I fajnie, jest, widzę, masa. Zadbane krówki, czyściutkie. Czyściutkie, no. I koniki. Ale jakie piękne. A zobacz tutaj, takie maleństwa. Widzisz tam takie bialutkie? O, uciekł. O. Ale masz gila. Ale wielka. Duża, duża. Taki grzbiet prosty. No. A ta jak patrzy, lubi kamerę. Widać, patrzcie, ma na szkło. Zobacz, ta z przodu tutaj. Daj trochę, no co? Tej gumy, co żujesz. Ale przeżułam. No. Dobra guma do żucia. No, cofkę ma, tak jak te nasze kozy. Ale do sieci już. No zobacz, nam na pole przydałby się jeszcze taki paśnik, co? Jak tutaj ma. No taki nie. Tak. No znaczy taki nie. My to musimy mieć... My to musimy mieć zadaszony. No. Chodź, jaki ciapek biegnie. Oj, 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 oj. To mi się przypomniało. No. Byczek. Marcin.
nić porozumienia między sobą. A ja. Nadajcie na tych samych falach, jak nic. Ups. Komuś było nie pomyśli twoja odpowiedź. Chyba przekręciłem samogłoskę. Chyba tak. Ale uczysz się, uczysz. Jak na zawołanie, co? A teraz mała niespodzianka. A co niektórzy już tutaj dopominali się, o, na 7,5 tysiąca miał być live. No to macie. Zapraszamy was na live'a w następny piątek o 20. Więc szykujcie pytania, notatnik, to co chcecie wiedzieć, czego nie powiedzieliśmy, co ukryliśmy. No, piątek, no, to będzie długa nasiaduwa. Powiem wam tak, pojechaliśmy do naszego ulubionego gospodarza, którego serdecznie pozdrawiamy. Miruś, o tobie mówimy. My jeszcze jedziemy właśnie. My wracamy do tam. Wyobraźcie sobie, mieliśmy tylko pojechać do Posłomy. No to ile to powinno zająć? 10, 15 minut. Zabraliśmy zajęło tyle czasu. Nam chyba z 2 godziny gadanie. Ale tak ciekawe, po prostu rzeczy można się dowiedzieć, bo gospodarz pełną gębą, co nie? Także tak, dużo wie. Chyba. Jeszcze naciapaliśmy od niego sprzętu do właśnie golenia owiec. Jakiś taki fajny taki, to jak to się nazywa? Łóżko takie. Pokażemy wam to, no pożyczył nam. No to Gerard, będziesz zadowolony, no bo ja już obcinałam trochę jedną doli, ale tak sobie odciski zrobiłam, bo taką zwykłą nożyczkami. Widzisz Gerard, co ty robisz? Z takimi radami? Kobieta mi cała w odciskach teraz jest. Ale no... I wyszło jeszcze, tak jak wyszło. Tak, bo pytaliśmy się Mirusia, no co mamy zrobić? On mówi, pamiętaj, że to też jest izolatorem, ale jeżeli jeszcze nie zrzuciły, no to można im trochę pomóc. No, więc tak zrobimy, ale już dzisiaj no nie wyrobimy, bo dzisiaj jeszcze mamy inne, ale jeszcze inne zajęcia mamy, ale obiecujemy, że w niedzielę może nie, tak, w poniedziałek na pewno będą
ogolone na cacy. Także widzisz, Gerard, jak się słuchamy, to nie to tak, że wszystko obok przechodzi. Czasami uważamy, że macie rację, czasami uważamy, że nie macie racji. Dokładnie. Gdzieś tam się dostosujemy, czasami po prostu nie wiemy, widzicie, że się uczymy, tak. Ale staramy się, żeby te nasze zwierzaki miały na tyle dobrostan, żeby... O i od razu, żeby to też było jasne, to wyszło od Mirka właśnie, no to słuchajcie, to ja wam pożyczę sprzęt cały i sobie to porobicie, bo my, no nie, bo mamy, my nie mamy i na pewno byśmy nie inwestowali w noże tego typu, bo uważamy, że to jest jeszcze nie na teraz, żeby takimi zbytkami się otaczać, szczególnie, że one same zrzucają tą wełnę. No. I jak już prędzej czy później by zrzuciły, co nie? Tak, tak. Ale jak mogą prędzej? Jak możemy się narobić przy okazji, żeby osiągnąć to samo, to czemu nie? Zawsze fajnie się narobić. Nie, no. Ale słuchaj, poznamy i zobaczymy jakąś fryzę. Tak, ja ale czegoś się też nauczymy przy okazji. Zostawimy im panki na górę, dobra? Takie już tak... A ty głupi jesteś. Ale to tobie nie? Panka zrobię, wiesz? Ciebie... O, mam pomysł, może Marcina przy okazji ostrzyżemy. Co wy chcecie ode mnie? Przecież wyglądam tak pięknie, jakby piorun trzasnął. Lepiej ode mnie wyglądasz. Oj, dobra, jedziemy do domu. Zajechaliśmy do domciu. Słoma rozpakowana, znaczy umiejscowiona w swoim miejscu. Słomę kupiliśmy, bo dla kurek chcemy im mieć po prostu, wyścielić im porządek, zrobić. A już nam się pokończyło, zresztą Miruś sam mówił, że to już są takie resztki już słomy, będzie trzeba jakoś sobie poradzić, no wiadomo, do żniw. To jeszcze z 2 miesiące, ale nie o tym chciałam wam powiedzieć. Nie wiem, czy wam wspominałam i pokazywaliśmy wam, jak Marcin zrobił plac zabaw dla naszych kuzek, dla naszych dzieciaków. Więc pokażę wam teraz w skrócie, znaczy taki mamy w skrócie, zobaczycie, jakie zrobiliśmy takie małe udogodnienia, żeby maluszki po prostu miały, nie nudziło im się i nie rozniosły nam stodółki, a miały co robić na zewnątrz. Więc co? Oglądamy! O, widzicie? Eiffel Tower. Mierza Eiffla z palec zbudowana przez mojego mistrza. A co to robisz, mistrzu? Robię plac zabaw. A, plac zabaw dla kogo? Dla mnie. Ekstra, no. No. Nie, robimy dla naszych maluszków plac zabaw i kombinujemy, którą tu paletę zdemontować. Która mu się nadaje, wiecie, tylko żeby do na same podwyższenie. Nie tak daleko, nic nie słychać ciebie. To ja powtórzę, co on powiedział. Albo nie, zaraz i tak nie zdążę, bo już leci. No. Co? Nie szkodzi, że nic nie słychać i kto mnie tam by lubiał słuchać? No jak, to wszyscy lubią cię słuchać. Ja. Oj, dobra, nie bądź taki skromny. Dobra, idziemy. Czekaj, nogi jeszcze do naprawiania nóg. Nie idziemy, ja mam jeszcze dużo rzeczy. Ty mnie nie pospieszy. No dobrze, dobrze. Dzisiaj mamy troszeczkę deszczu, ale to było z samego rana. Teraz taka delikatna mrzawka, więc można trochę odetchnąć, bo było ponad tydzień albo chyba z 2 tygodnie już takie, powiem wam, suszy. My się cieszymy, bo nasze lipki, no musieliśmy podlewać, są w dobrej kondycji, trzymają się, więc na razie. Teraz właśnie deszczek nam troszeczkę pomoże. Jejciu, ile ty tego bierzesz? Patrzcie, ile tego natargał. Chiński ślepy ryksiarz. Grunch. Jezus Maria, jak to ci się na plecy wyrżnie, zaraz to zobaczysz. Dobra, wystarczy. I sobie kawałek pod tego podniosę. Dzień mały, siema. A ty który to? No, was ciężko rozpoznać. Tylko po tym, jak do mamusi idziecie. Tak możemy was poznać, no? Który to który? Thank you.
kuleczka przyleciała, zobaczyć co jest grane. O, i prawie ci się zlała na traktor. To naprawiam teraz kilka palet, bo chodzi o zbudowanie mniej więcej w tym poziomie takiego z palet takiej górki. I tutaj mamy taką grubą dechę rusztowaniową. Ona jest gruba i szeroka. Szeroka to akurat dla kus to nic nie znaczy, ale jest gruba i będzie im super. Aha, taki plac zabaw dla nich robimy. Plac zabaw. I sam będę z nimi ganiał. Zobaczymy. Kuleczka, co o tym myślisz? Myślę, że tato jest za gruby. Za gruby, że się wszystko załamie. Czy taty lepiej nie wpuszczać, mamo, bo tato to jest, wiesz, on jest trochę psychiczny. No ja wiem, ja ci dam wiem. Psychiczny tato. Ty, Kulcia, Kuleczka, a ty już kombinujesz, gdzie ty tam idziesz? Chodź tu, cycuniu. Jedna naprawiona. Kochani, nie za wysoko będzie? Nie, dla kus za wysoko. Na kus im wyżej, tym lepiej. No. Taka jest zasada z kozami. Wiecie, kupowaliśmy takie złomy, albo raczej kupowaliśmy paletę, ale dostawaliśmy złomy za darmo. I my te złomy sobie powolutku utylizujemy. Wiecie, wszystko się przyda. Na farmie dlatego u nas jest trochę może taki rozgardiasz, jak widzicie, tylko że tam wszystko się przydaje. Ale szczególnie jak zaczynamy. Ale myślę, że osoby, które jakby prowadzą farmy, zdają sobie z tego sprawę, że naprawdę wszystko się zużyje. To jest fajne na farmie. Przynajmniej, no wiecie, na takiej małej, bo może ja wiem, czy na dużej, to ktoś ma czas, kupuje się nowe. No, ale... Ale my, u nas jest naprawdę duży recykling. My bardzo mało śmieci generalnie produkujemy. Uh-huh. Ale tam maluchy brykają. Ty, jeden na drugiego wskakuje, ale to nie zobaczycie, bo są tam w oddali. Oczywiście górka jest najlepsza. Ty, no nie wierzę. Matołek już wskakuje na jakąś dziewczynę i chce bzykać. No naprawdę. Prawda? No. No zobacz. On na nią wskakiwał, patrz, przed sekundą. Zatrzymał ją i teraz... No patrz, i leci za nią. No widzisz? Matołek, bo jest największy. Widać to po nim. A uciekł tchórz! Jejciu, jakie to jest szybkie! On tutaj najbardziej dokazuje. No prawda, najstarszy. Najstarszy, no. Ale już kumaczacze, wie o co chodzi. To jest cała jego rola w życiu. No. Bzyknąć sobie fajną panienkę. Dobra, zaraz będzie następna zrobiona paleta. Cieszę się, bo przy okazji palety naprawiam. Super. Hela, zgubiłaś dzieciarnię? Gdzie są twoje maluchy, co? No gdzie one są? Szukaj ich, maluch. Belcia. Nie. Traktor to ty już zostaw w spokoju. Ty już traktor zdewastowałaś. Już nie ma daszku. No i musimy bez daszku teraz jeździć. No jak to tak? Co tam znalazłaś? Co żujesz? Co ty tam masz? No? One są, widzicie, w jakim stanie, ale to nie o to chodzi. One po prostu mają wybudować mi górkę. Tylko to od nich, tego chcę od nich. No nie, a jak owca tutaj weźmie i wejdzie, wiesz, że one są ciężkie klocki. Wiesz, to jest ciężkie. Przynajmniej złącz te palety ze sobą. Klaudia, słuchaj, robisz mi dodatkowej roboty, która kompletnie jest bez sensu. Ja ci tylko tyle mogę powiedzieć. No kompletnie to nie ma sensu. Kompletnie to nie ma sensu. Marcin uważa, że nie ma sensu, a mi się wydaje, że to jest za duże. Nie wiem, zobaczymy jak to będzie. Wiadomo, on zaraz powie, a mamuśka i ja panikuję. No nie wiem, mi się to nie podoba. No tak, no bo zaraz wam wyjaśnię dlaczego. No jest tu raz, dwa, trzy, cztery, no pięć, sześć, siedem palet. Nie, ale nie wskakują ci na taką wysoką, no. Ale kto ma wskakować? Tam jest... One mają zeskoczyć. No ale ta deska jest wąska. Już wam pokazuję, o co mi chodzi. Nie pokazuj, bo i tak nikt nie zrozumiał. No zobacz, no tu ta, kochanie, ta deska, na której mają sobie spacerować, ona jest za wąska, no. One latają za sobą, jedno za drugim.
wiesz, i lubią być koło siebie, no a jak jedno się nie zmieści, to spadnie. Spadnie. Oj, wiesz co? Nic nie spadnie, kurzu, a jak spadnie, to niedaleko. Daj kozom być kozami. No ale wiesz... Ty widziałaś kozy, po czym chodzą, dziewczyno? No ale... Ale widziałaś? Ale dziecku do zabawy noża też nie dajesz, prawda? Czekaj, czekaj, czekaj. A jak no? Matka rodzi dziecko i ona po tych skałach biega, to te dziecko ale co, myślisz, wie że... o tym, że będzie wysoko, czy nie? No dobrze, ale myślisz, że jest taka głupia i od razu zaraz po urodzeniu, jak to są jeszcze tygodniowe, biega po skałach? Tak, tak, bo tam to jest ich dom. Oczywiście. Myślę, że znajdą sobie na czas porodu i na czas wychowania jakieś bardziej spokojniejsze i ustronne miejsce. Dom pomocy społecznej. Jesteś turdy. Dla kóz, które nie radzą sobie w środowisku kozim. No. Bo teraz to jest bardzo mocne. Ciebie zamknę w takim DPS-ie. Zobaczysz. Ja bym tam szybko, kuźwa, został kierownikiem sali. Byś podjadał wszystkim, wiem. Podjadał. Przyznaj się, ty to dla siebie budujesz, a nie dla kozy. Nie. Dla mnie byłoby bezpieczniejsze. Ha, właśnie. Właśnie. Wiedziałem, że ci argument podsyłam. I wiedziałem, że przynętę łykniesz. Aha. Dobra. Co? Mordo moja. Przeżuwasz. Ale masz brodę mokrą, ojejciu. A gdzie twoja dziewczynka? Co? No gdzie masz swoją tą piłeczkę? Kuleczka, gdzie jest piłeczka? Odtoczyła się, mamo. No kuleczka, idź się poszukać, no. Odtoczyła się, ty pozwoliłaś swojemu dziecku się odtoczyć? No właśnie, gdzieś się pokaturlała, co nie? Z chłopakami lata. A, niezłe ziółko. A koło Belli dwa bliźniaki się trzymają. Zobacz. O Jezu, leci, leci. Patrzy. Zaraz wejdzie. No, najpierw idzie Bella. O nie, no już jest na desce. Tak, bardzo dobrze. Idzie, powolutku. Brakowało mi testery. Nie, kochanie, jak zobaczysz, masz manto, jak coś się stanie. Dobra. Naprawdę. Dobra. Idzie odważny tester. A drugi tester testuje cyca. Naprawdę. Ale podbija? No podbijaj, niech z tego cycka wszystko zleci, prawda? Dawaj, ciągnij małe. Ale ty dzisiaj umorusany? No powiedz, no tak, no, bo po górkach hasam, latam. Z ferajną mi się ubrudziłem trochę. No widzisz, one nie mają, kochani, jak tu wykręcić. Jasne. No nie ma, no. Bo jestem ja, na końcu się boją podejść. Co za głupi wchodzi. Idź, Orwil. Na taką deskę wąską i tak. Te wykręcać. Orwilku, o Jezus Maria. Uff, to... Udało ci się, Orwilku. O, jak... Opatrz, o... Cała ferajna się zebrała. Wszystkie cztery. Bo widzą, że stara narzeka, a stary zapierdziela. Stary. Słucham cię. No. Jak tą deskę pozyskać, kurwa, nie mając narzędzi, żeby odhaczyć tego gówniaka? Kurde w mordę. Przydałby się młotek, co? No przydałbyś. A, mam coś superanckiego. O, patrz, już dwójka się ustawia. To ci mówiłem, no. Ale kochanie, za wąska jest ta deska na dwójkę. Przestań! Masz ich cztery. A wy co myślicie? Ale masz metody? Tylko weź sobie w nogę tego, nie, tą szpadlem, nie przydzwoń. Ale jak przydzwonisz, to nie będzie na mnie. Będzie. Bo cały czas narzekasz. Nie narzekam, tylko wyrażam swoją troskę i obawę. No, jak każdy. Cały czas się tylko, o Jezu, coś się stanie, że to jest zaklinacze deszczu. Żeby tylko coś się nie stało. I zaraz się stanie. Chodźcie tu, kozy. Idźcie na żywioł, tak jak ojciec. No, pokażcie mamie, jak to jest być prawdziwą kozą. Ojejciu, patrz, leś tutaj. Jezus Maria. Patrz, wszyscy. Wszyscy, ja pierdziule. Się dziwisz? Nie, ale kuleczka, nie zrzucaj. Nie. No, umarła, to już koniec. Już koniec, straciliśmy. Kulcia, czemu taka bredna jesteś? No co ty? No to tylko to nie jest dla... A coś się stało? Twoja deska. A coś się stało? Nie, no nic to... się nie stało. Matołku, dzielny jesteś, no. O. No idź, kulka. Bo taranujesz tutaj przejście. No. Teraz blokujesz chyba. No blokuję. Tak?
No blokuje, właśnie stanęła i nie wie co ze sobą zrobić gwiazda. Nie zdecydowała. Ty wykręciła! Na tej desce? No. Ale widzę, że kul ci się bardzo podoba. No kulcia tak, pierwszy rozbójnik. Tak, pierwszy rozbójnik. No chodź, kulcia, pokaż cycuszki, jakie masz ładne. Ojojoj, jakie śliczne. No, kombinatorko ty. Na palce. If I close my eyes and think about us, I can see the person I know I should be. Cause honestly, I don't have no time to waste. I'm trying to come back to you because now I see we were meant to be. Acting stupid, cause all we had was us. If I close my eyes and think about us, I can see the person I know I should be. Cause honestly, I don't have no time to waste. I'm trying to come back to you because now I see we were meant to be. Dzięki, tatko. You welcome. To wy przestaniecie mi tak dużo mleka wypijać. Teraz to będziemy wypijać, bo będziemy ciągle zmęczone, będziemy potrzebować kilokalorii, żeby wyjść na to wspaniałe. No idź, dobrze. Skoczył pionowo, Klaudia, kozioł albo kogozica skoczyła pionowo do góry. Ty patrz, i dupsła patrz. Na dupsko. I co teraz? Ale kuleczko, no delikatnie.